Siemaneczko moi drodzy, tutaj Pajter i zapraszam na kolejny odcineczek Snapshota. Właśnie czytałem na stronie Mojanga, że 25 marca będzie powiedzmy kolejna odpowiedź, kiedy w końcu wyjdzie Minecraft 1.9. Teraz nie wiem czy wiecie, ale gram na wersji nie nazwanej już Snapshotem, tylko tak zwane pre-release, czyli taka wersja przedwyjściowa, powiedzmy nadal testowa. No i kurczę, właśnie na tej stronie było napisane, że 25 dadzą kolejną odpowiedź, kiedy ewentualnie ten Minecraft już wyjdzie, a mamy niedzielę. No i jeszcze te wideo będę chciał dzisiaj zgrać. Kurczę, pytam was się ostatnio, jak się robi zupę burakową. Nikt mi nie odpisał, a tak szczerze, wiecie, że ja tego nie patrzyłem i w tym momencie też nie wiem, jak się ją robi. Nie wiem, zacznijmy od tego wideo, może w końcu mi ktoś powie, jak się będzie robiło tą zupę grzybową. Czekajcie, zrobię tylko sobie parę misek, nawet chyba za dużo. Czekajcie, będę tutaj kombinował, bo nie wiem naprawdę, jak się robiło tą zupę. Czekajcie, czy to nie było tak? Czy to nie było tak? Nie wiem, w każdym bądź razie lipa, bo nie mam w tym momencie jedzenia. Ale to cóż, tylko jakieś zgniłe mięso. I będę musiał zająć się farmą. Kurczę, wziąłem sobie tutaj... Dobra, mleczko wypiję, bo woda mi będzie potrzebna. Ale nie, zanim jeszcze to zrobię... zrobię sobie kilka rzeczy, a mianowicie... pistony. Zrobię sobie kilka pistonów. Czekajcie, mamy tutaj wszystko. Cobblestone też raczej mam. Nie za dużo, ale mam. Dobra. Nie wiem, czy mi wystarczy, tylko teraz tak, jak to było? Żelazo? Redstone? Czekajcie, nie, tak to było. Jak to było? Kurczę, wiecie, dawno się nie grało, to się wszystko... wszystko zapomina. Czekajcie, nie wiem, czy to tak to było, ale dobra, trafiłem. 3 to jest zdecydowanie za mało. Będą mi potrzebne więcej, tylko nie mam tutaj kobla. Widzicie gdzieś kobel? Bo ja nie. Bo chciałbym sobie zautomatyzować tę farmę i może trochę tak w sumie poławczyć, to też nic nie da, ponieważ wiecie, samo się to nie będzie zbierać. Nie miałem tutaj nasionek? Dyni? Wiem, że dużo ich miałem. Tego posadzę sobie też, bo będę próbował zdobyć sobie tam kur, bo kur to tutaj mamy sporo w okolicy. Zawsze tu jakieś placki będą. Ale póki tutaj nie będę robił nic automatycznego. W sumie wiecie co, będę się koncentrował bardziej na zbieranie itemów typu diaksów i tak dalej. Dobra, ja to powiększę potem. Na razie mi się nie chce, bo i tak chyba nie mam co posiać. Nie mam czego posiać, o tak powiedzmy. Czy mam? Mam czy nie mam? Mam czy nie mam? Kto widzi? Buraki biorę. Tutaj też nic nie mam. A, dobra. To weźmy sobie to. Tylko nie mogę sprintować, bo już za szybko to będzie i wtedy będę tracił... Aha, tutaj wszystko już czeka. Ile tu jest? 4, dobra, to nic dziwnego, że to usycha. Nic dziwnego. Weźmy sobie tak. Tak już chciałem mówić, czemu mi to usycha. Jak mam kurczę 4 pola, co nie? No ale to się nic nie zmieniło. Nadal tak samo jest, że maksymalna ilość powiedzmy nawadniania tego wszystkiego to jest na 4 kratki. Czekajcie, no co ja tu źle robię? Stałe źródełko chcę mieć. Jeszcze nie ma? Dobra, i wtedy teraz tutaj możemy... Tylko ja bym musiał sobie pochodzić, bo... porobić sobie trochę tych ziarenek. Naprawdę mam mało jedzenia, a chcę jak najszybciej zdobyć sobie jeszcze skórę i do tego, wiecie co, potrzebna mi będzie... No... potrzebne będzie zboże, nasiona, bla 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 i tak dalej, żeby ogarnąć w końcu te krowy. Trochę już ich mam, ale zdecydowanie jeszcze za mało. Dlatego też nie wiem, czy nawet nie budować mob grindera, żeby ogarnąć sobie mączkę kostną.
Dobra, nie mamy więcej. Jedno zboże. Tutaj te, które posadzone, zabiorę od razu. Ups, to był chyba taki fail. Bo nie było dojrzałe. To jest dojrzałe. To też. Dobra, to już nikt nam tutaj rośnie. Nie mamy jedzenia, to jest problem. Co my tu teraz będziemy zrobić? Właśnie dużo bugów też zostało jakoś pozmieniane. What? Jakie lagi? Czy... A czekajcie! Wojna szkieletów. Wojna szkieletów, lol. Ten tego zstrzelił. Pudło. Pudło ziomek. Dobra, ten jest prawie jest lepszy. Dobra, tamten wygrał. A teraz do mnie. Dziwnie tak zlegowało. Czekajcie, mam tutaj trochę właśnie tego zboża. To od razu idę wykorzystać je na krowy. Może przy okazji jedną koszę. Czekajcie. Ten nie musi akurat tutaj iść. Dobra, zróbmy tak. Jeden, dwa. Jeden, dwa. I upieczemy sobie zaraz mięcho, które tutaj jeszcze nie ma. Sorry, krowy. O, na hita poszły. Nie wiem dlaczego, ale mi to laguje. W ogóle, wiecie, jak ja zaczynałem tutaj tego snapshota, to grałem właśnie na wersji 16W, coś tam, nie pamiętam tych końcówek. A teraz właśnie od razu zmieniłem na pre-release i nie wiem właśnie, czy to ma jakieś znaczenie, czy w ogóle... O nie, zabiję małą. Czy kurczę, to wszystko inne zostaje zachowane. Patrzcie, jak to... Nie, nie podoba mi się używanie miecza. Zobaczcie, jak to... Nie podoba mi się, bo to wtedy wszystko inne zabija tak jakoś dziwnie, takim wielkim kurczę ciosem. Gdzie jest moja siekierka? Nie chcę, żeby one tu powychodziły. Dobra, jak będę mieć więcej zboża, to je porozdwaja. Na razie niech mi rosną. Idę do chatki i muszę, jak tutaj widzicie, nieco zaraz zjeść. Tylko gdyby nie brak sprintu, oh my god. Zaraz zginę. Dobrze, on pudłuje. Teraz następny problem. Czekajcie. Bo nie mogę teraz skakać, co nie? Och, o mały włos by mi wybuchł. Szybko tutaj. Czekaj, będzie szybciej w dwóch piecach. Gdyby tu jeszcze węgiel był. Fajne odgłosy teraz te piece dają na tej wersji. O, tu jest sporo. Także z głodu chyba przez najbliższe parę minut nie umrzemy. Na ten odcineczek nam zdecydowanie wystarczy. Chrup, 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 chrup. O, tu już dwa kawałki. No jest, regeneracja leci. Odłożę sobie te oto śmierci. Karteczki jeszcze sobie wezmę, bo dorobimy sobie w tym momencie, póki pamiętam, trochę, znaczy trochę, dużo raczej tego nie będzie. Mam więcej drzewa, mam kołki. Dobra. Tak to było? No trudno, trzy regały więcej. Ale zawsze coś. Nie narzekajmy. Nice, jedzenia też mamy. Potworów nie ma, to też jest git. Czekajcie, sprawdzę level. 16. No, powoli leci. Powoli leci. Gdyby nie ten deszcz. Czekajcie, spróbuję się położyć. Mam nadzieję, że nie ma potworów w pobliżu. O. Kurczę, zapomniałem też pokazać. Bo widziałem właśnie w 1.9, że jak się położycie z jakąś rzeczą właśnie w ręku, to też ją trzymacie. Tak wcześniej tego chyba nie było. Dobra, tu tam nam wszystko się przypaliło. Buraki odłożę, to odłożę. Chyba, że spróbuję jeszcze raz skraftować zupę buraczkową.
czym to się pali, które naprawdę nie wiem jak się robi. Miski. Napiszcie mi w komentarzu jak się robi zupę buraczkową, jaka kombinacja tego stołu. Teraz tak mi się po prostu przypomniało, w ostatnim odcinku to mówiłem, ale mi nikt nie napisał, nie przeczytałem, dobra, zostawię to na kolejny odcinek. Teraz tak, pistonów mam, ale za mało, to za dużo tego, odłożę wszystkiego po trochu, co mi będzie niepotrzebne. Czekajcie, jak w ogóle wygląda moje EQ, nie, tu miałem patrzeć. No jeszcze ujdzie, hełm zaraz się niszczy. Ale zanim się zniszczy, to też jeszcze troszkę potrwa. Tak, to nam też w sumie niepotrzebne. Płotki, nie wiem, wezmę z sobą, bo zobaczymy co jeszcze z tego zrobię. O, siekierę nawet mam. Widzicie, wszystko jest. Siema Creeper, ale on to nie chcę, żeby on tutaj szedł. He? Nie wiem czy widzicie, ale on jakiś ma lepszy zasięg. Że on cały czas widzi z daleka, nie? Czekajcie, ja się tutaj rozejrzę, tylko zanim pójdę, nie wiem czy mam jeszcze screenshota. Dlatego też zrobię sobie screena koordynatów, żebym mógł tutaj znaleźć, bo pójdę trochę dalej. Wiem, że ostatnio się tutaj rozglądałem, ale idę teraz po drzewo. Idziemy po drzewo. Tu właśnie mamy te wszystkie inne zwierzaki. I one na pewno nam się przydadzą. Kury słychać, super. Zanim ja się wybiorę do smoka, to też długo potrwa. I a propos tego smoka, widziałem też na opisie, że idąc do tego endu, to wiecie, te takie ender kryształy, co nie? Co tam zawsze tam dawały temu smokowi energię, są teraz otoczone nadal barierkami żelaznymi. Właśnie to z powrotem dodali, bo w jednym snapshocie to odjęli, teraz znowu dodali, no i zobaczymy w ogóle jak będzie trudno pokonać takiego smoka. W ogóle, czy, nie wiem, tak czy siak, chcę się uzbroić na pewno w koksy, chcę się uzbroić na pewno w jakiś łuk z nieskończonością i z niezniszczalnością trójką, na pewno. Zobaczymy, będziemy kombinować. Jednak chyba zrobię tutaj jakiś mob grinder, bo... No bo tak, będzie mi potrzebny exp. Tylko do tego wiecie co, tyle itów mi potrzebne, a gram sam, bo to jak wiecie gram tutaj na singlu i bez cheatów żadnych, że tak powiem, co powoduje, że te godziny gry mi się na pewno wydłużą. No ale cóż, tak czy siak, trochę by było nudno, gdybym na przykład tylko grał dla pokonania smoka, tak wiecie. Pogramy sobie taki czysto survival do... super, do końca. Już tego drzewa nie zetnę, bo mi się nie podoba. Nie lubię takich drzew. Wow, ale tutaj banda. Łe, nice. Skąd one się tu narozmnażały aż tyle? Łe? Tam też jest tyle. Lol, nigdy nie widziałem tyle owiec naraz, kurczę. Żeby się tak zryspiło. Może same się rozmnażają, to by było epickie. Macie takie stado i wiecie, same się rozmnażają, to by było dobre. Tu też? No i tak kurczę, kopiąc tutaj, jakoś przerwało mi te wideo, nie wiem, tutaj przed chwilą było takie krótkie cięcie, którego nie rozumiem, nagle spojrzałem się, że mi w ogóle przestało nagrywać, nie wiem dlaczego. Muszę zaraz zobaczyć w programie, czy nie mam właśnie ustawionej opcji 15-minutowego nagrywania. Bo kurczę, teraz przestało mi nagrywać, nie wiem czy to zobaczycie tą różnicę w tam prawie 13 minucie. Idę, kopię żelazo i nagle jestem troszkę, powiedzmy, gdzie indziej. No ale dobra. Nie wiem po co tu wszedłem jeszcze raz, ale trochę węgla się przyda. W ogóle muszę bardzo dużo itów uzbierać, ej. Kiepska ta jaskinia była. A skoro tych owiec tam tyle jest, dwie mi w sumie wystarczą, a brak mi jedzenia. Wiecie co? Powybijamy trochę.
Zawsze dodają jakieś mięso, nie? Szybko strasznie to jedzenie też mi ubywa. Zobaczcie, przyszedłem się kawałek. Już tyle głodu, nie? Dobra. Mam nadzieję, że też endermany spotkam. Przydałaby mi się minimapa, bo wtedy, żeby było można widzieć jakąś pustynię. Czekajcie, w tym kierunku to wiem, że dobrze idę, także idę jeszcze po troszkę drzewa. Dobra, będę tutaj kombinował. Dziękuję za jajka. Do drzewo też. Ej, muszę wam powiedzieć, że to mi troszkę ucina. Nie wiem, co jest grane. Nie wiem, co jest grane. Dobra, gdzie tutaj było miejscu, bo teraz są dwie świnie. Tych owiec też jest masa. No dobra, tutaj było te bajorko, to było koło mojego domu, także raczej dobrze idziemy. Czekajcie, wezmę sobie lawę. Lawa mi się przyda do przetopienia czegokolwiek. Jupy, tak to jest, jak się gra na survivalu. Zresztą sami wiecie, że to bardzo dużo czasu zajmuje, żeby cokolwiek uzyskać. Jeszcze samemu grając. No ale cóż, wy chcecie, oglądajcie, a jak nie, to nie. Ja to i tak robię, gram sobie dla przyjemności. Wiecie, póki ja mam robić jakieś inne głupoty, to wolę sobie wejść na internet, tak? Nawet na te gry, bo widzicie, gram. Nie, to w ostatnim czasie coraz mniej, bo naprawdę przy tym komputerze nie sprawia mi to żadnej przyjemności grania. Dlatego też tak często ostatnio nie nagrywam, nie wiem, może wam to... No nie wiem, że tak zauważyliście po prostu, że mniej nagrywam troszkę. Trochę te dni, odstępy nagrywania są troszkę większe. W ostatnim czasie też czasu nie miałem za bardzo. Sporo znajomych do mnie przychodziło, także gdzieś byliśmy, tam na mieście i tak dalej. I to też robi swoje. Czekajcie, tutaj to co tu mogę jeszcze przepalić? Nic nie mam do przepalenia. Nie wiem, co mam robić w tym momencie, no ale dobra. Skończmy sobie troszkę dachu, żeby wam nie było nudno. Czekajcie, póki co zejdę jeszcze tutaj. Jak my tu tak dach zrobimy? Jeden, dwa, trzy, cztery. Dobra. Dobra, nie wiem, co z tego będzie, ale coś musi wyjść. Jakaś taka kombinacja. Robimy sobie najpierw szkielet domku. Wiecie, pamiętacie, jakie zawsze sobie te dachy robiłem? To myślę, że na takiej podobie zrobimy sobie też taki sam dach. Tylko tym razem troszkę mniejszy. Chociaż nie, to mi się to bardzo podoba w taki sposób. Wiecie, tutaj ten... Super. To nie było w planach. Tego nie było w planach. Dobra, następnym razem nakopię sobie drzewa trochę na offline, tak? Na pewno nie chcecie oglądać, jak kopię drzewo. Czekajcie, chyba to tu było, tak? Tak. Jeden, dwa. Lubię te dachy. Taki mój styl. Powiedzmy, bardzo mi się spodobało to kiedyś. Kiedyś tak budowałem częściej. Teraz lecę, bo chcę. Może zjedzmy coś, to wtedy się wyregenerujemy. A nie wygenerujemy. Lol. Ciekawe, czy będzie symetrycznie. Nie będzie. Co tu zrobimy teraz? Ja chcę symetrycznie. Nie będzie symetrycznie. Coś źle odmierzyłem. No dobra. Niech jest jak jest. Zaraz może coś
wykombinuję na razie, do zobaczenia, jak to wygląda od przodu. W sumie da coś się z tego zrobić. Niech jest jak jest, ok? Niech jest jak jest. Niech jest jak jest. Dobra, idę jeszcze zrobić z tamtej strony, bo będziemy dokańczać w sumie ten domek. He? Nie wydawało mi się, że ja to rozwalałem? Znaczy, wydawało mi się, że ja to rozwalałem. A tu co, mi drzewo urosło, czy co? Jeszcze z takimi brzydkimi kołkami. No, serialnie. Teraz nie będę tutaj kopał tego drzewa po odcinku. On sobie, niech tutaj kciulki ze mną nie lecą. Ups. Ups, ups, ups. A w ogóle... Powiedzcie mi, kto z was ogląda CS-a, którego gram, którego tak nobsko gram. Nieco się wkręciłem, muszę wam powiedzieć. W sumie gra jest trochę bez sensu, bo tylko chodzisz, strzelasz. Z A na B. Nie wiem, jakoś wielkiego sensu tutaj nie ma. Ja to uwielbiam gry, gdzie są jakieś misje, przygody. Wiecie, o co chodzi, jakaś historia. Taki typu Tomb Raider, gdybym miał teraz dobry komp, właśnie to chyba zniszczymy, bo tu nie będę mógł przechodzić, to bym na pewno już grał, nagrywał i by było gites. Super. No ale cóż, póki kompa nie mam, no to nie nagram jakichś fajnych gier. W ogóle ciekawi mnie to, czy jesteście w ogóle zainteresowani tym, żebym nagrywał jeszcze inne gry, bo kilka gier na Steamie jeszcze mam, które na tego kompa pójdą, zadziałają. Ale nie wiem, czy będziecie w ogóle mieli ochotę oglądać, bo na przykład nagrywając The Last Tinker widziałem właśnie tylko, nie wiem, z 30 osób to ogląda może. Nie to, że to coś źle, ja i nawet dla tych 30 osób dokończę do końca tą całą historię, bo ona też nawet fajna. Gra jest super, pomimo to, że tam nie ma żadnych takich fabuły jakiejś spektakularnej, no ale gra mi się ogólnie podoba, w ogóle sam pomysł, ta historia też jest spoko. No wiecie, gra jest typowo nastawiona bardziej dla osób niepełnoletnich, że tak powiem, młodszych. No ale dlaczego nie, ja widziałem właśnie, dużo osób nagrywa jakieś takie przeróżne gry, które na pewno nie można to zaklasyfikować do różnej kategorii wiekowej. Dlatego też, nie wiem, dokończymy po prostu tą grę. Jestem ciekawy, jak oni tam z tym miastem w ogóle wybrną. No i myślę, że też trzeba będzie przyszykować dla was jakiś konkursik. Ale to jeszcze muszę nad tym pomyśleć, co i jak ja tutaj to w ogóle zrealizuję. Bo już sporo osób doszło, a właśnie dla tych osób, którzy mnie oglądają, możecie w tym momencie napisać w komentarzu, nie wiem, dajmy słowo siema, żeby nie zdradzać w ogóle, o co chodzi, co nie? Bo jak napiszecie na przykład konkurs, to od razu wszyscy będą wiedzieć i wiecie, postawać po prostu, aby było, a nie... Wiecie, o co chodzi, bo ja bym nie chciał tutaj faworyzować wszystkich, tylko w pierwszej linii osoby, którzy oglądają, bo w końcu wy na to zasługujecie bardziej, a nie na przykład, żeby ktoś przyszedł tylko dla czystej wygranej na ten kanał i tylko żeby dostać coś z Afrika. Dlatego też ja będę musiał też spojrzeć na aktywność w moim kanale i zobaczyć też, kto z tych osób, które właśnie napisze mi siema teraz pod tym wideo, no będzie mogło bardziej brać udział w konkursie niż ktoś, nie wiem, wiecie, o co chodzi, nie? Ktoś, kto tylko przyjdzie na mój kanał tylko na konkurs giveaway czy coś w tym stylu. Tutaj też coś niesymetrycznie. Jak ja tutaj w ogóle budowałem? Byłem jakiś pijany? A mówiąc pijany, to tak na... A propos, ja nie piję alkoholu, dla tych, którzy by się kiedyś pytali. No i jeszcze raz, dla tych, którzy nie wiedzą, ile mam lat, mam 31 lat. Wiem, dużo, nie? Dużo o tym
pisaliście, znaczy pytaliście się mi o to, ile mam lat i teges, no i wiecie, po moim głosie tego akurat nie słychać, no ale nie jestem, powiedzmy, jak to powiedzieć, mi to tam wisi w tym momencie, mi to nie przeszkadza, że ktoś ma tyle lat, a nie mniej, nie więcej. Taki już jestem i na to nic nie poradzę. Wiecie, o co chodzi? Pod względem wyglądu, głosu i tak dalej. No, no i gram w gry komputerowe w wolnych chwilach. A dlaczego gram w ogóle w te gry komputerowe? Może omówimy to kiedyś w innym odcineczku. Jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, po prostu pytajcie się w komentarzach. A tymczasem, wiecie co? Kończę ten odcineczek. Nie to, że on był taki nudny, ale trochę już zrobiliśmy. A nie chcę tu nagrywać więcej niż te pół godziny. Praktycznie się zbliżamy już ku końcowi. Dlatego też skończmy to wideo. Czekajcie, zjem sobie jeszcze na koniec. Się wydawało, że mam pająka. Jeszcze tylko czekajcie. Potwór jest w pobliżu. Tak, muszę go zabić, bo jeszcze chcę wam jedną rzecz pokazać. Yo! Siema. No nie sięgnę. Dobra pułapka, nie? Z tą fosą. Patrzcie, teraz powinienem trzymać miecz w ręku, kładąc się. O, widzicie? Wcześniej chyba tego nie było. Po prostu się kładliśmy, a w tej wersji 1.9 mamy mieczyk. Bądź mieczyk. Nie tylko. Cokolwiek, co trzymacie w ręku, będzie to pokazywane w łóżku, jak śpicie. Wow, i przy okazji trzcina urosła, którą sobie zbiorę. Oh my god. To jest pół godziny. Nice. Ładnie porosło. Sobie teraz zbiorę, a tymczasem do zobaczenia ludziska z tego fajnego terenu, bardzo mi się podoba nawet ten seed. Zapraszam na kolejny odcineczek już wkrótce, trzymajcie się ciepło, pa pa!